Witam Państwa serdecznie. Zawitaliśmy do szkółki Kotter. Witam serdecznie. Do Michała. Nagrywamy ten materiał w skrajnie niekorzystnych warunkach, bo tu już jest albo środek nocy. Ciekawych. Albo skrajnie ciekawych. Ale to wszystko przez to, że jesteśmy tak zarobieni organizacją projektu Berytech 2021. I akurat przyjechaliśmy Michała poprosić o pomoc, jako specjalistę od borówki. Michał, ile lat już zajmujesz się borówką? No to ciężko szczerze powiedziawszy nawet powiedzieć, jak długo. Ale zależy na jakim jak poziomie. Jak wyjrzałeś z kołyski, to już była borówka, tak? No, niewiele później chyba. Niewiele później. Ale, że tak powiem, tak bardzo mocno zawodowo i szkółkarsko i doradczo, no to myślę, że tak spokojnie 7-8 lat to już tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak powiem. Nie jedną borówkę w życiu widziałem. Dodajmy, że Michał akurat doktorat również obronił na naszym Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z zakresu nawożenia roślin wrzosowatych. W tym i borów. Michał, jak już rozmawialiśmy w dniach 31 lipiec, 1 sierpień, organizujemy spotkanie w ramach Berytech 2021. Postanowiliśmy, że nie zostawimy plantatorów borówki również bez skromnej dawki wiedzy i potrzebujemy Twojej pomocy. Zgodzisz się brać udział w tym przedsięwzięciu? Jak najbardziej, z ogromną przyjemnością. Każda zawsze wymiana zdań prowadzi do czegoś konstruktywnego. Niewątpliwie tutaj będziemy świadkami także takich konstruktywnych dyskusji. Postanowiliśmy zrobić prawdziwą bitwę na argumenty. A mianowicie mamy tam uprawę w kokosie, w węgle brunatnym firmy Carbohort i podyskutujemy. Czy przejść już w podłoża, czy zostać w glebie, w które odmiany? Będziemy mieli odmiany tradycyjnie, od lat uprawiane, będziemy mieli odmiany najnowsze z portfolio Full Creek, a ty będziesz jednym z uczestników tej bitwy. Nie? Batalii. Na tą bitwę bardzo serdecznie już zapraszamy. Oprócz Michała będzie nam towarzyszył również Jarek Barszczewski z firmy Calfert. A co się będzie działo, to na pewno 1 sierpnia będzie już wiadomo. Dzięki, na pewno będę. Super. Dziękuję, Michał. Zapraszamy serdecznie Państwa na to wydarzenie. Serdecznie.